Pierwsze punkty tej wiosny zdobyli w trzeciej lidze piłkarze WKS-u Wieluń. Podopieczni Szymona Lacha po wyjazdowych porażkach z Legią II Warszawa i Omegą Kleszczów pokonali na stadionie Wosir, zajmującego ostatnie miejsce w tabeli, Mechanika Radomsko 4-0. Wynik spotkania w 40 minucie otworzył Jakub Grodzki, który wykorzystał rzut karny podyktowany za faul bramkarza gości na Dawidzie Przezaku. Ponieważ golkiper Mechanika został ukarany za to przewinienie czerwoną kartką, gospodarzom w drugiej połowie łatwiej było o kolejne gole. Drugiego również strzelił Grodzki ponownie z rzutu karnego w 56 minucie. Na 3-0 podwyższył 10 minut przed końcem Błażej Karasiak, a wynik końcowy w doliczonym czasie gry ustalił Jarosław Bąk. Gratulacje Kuba za zwycięstwo, za dwie bramki. Ciekawie się ten rok zaczął dla WKS-u, bo dwie porażki na wyjazdach. Ale ty chyba nie masz powodów do niepokoju, jeśli chodzi o twoją formę. Jeśli chodzi o moją formę i strzeletkę, to nie mam. Ale... taki moment, przepraszam, że wtrącam, że na wszystkie bramki w tym roku 75% strzelił Kuba Grodzki. No tak, tak się złożyło akurat teraz. No jestem wytypowany do rzutów karnych i podchodzę i nie zastanawiam się nad niczym. To jest przed takim meczem, bo ja wiem z autopsji, w rodzinie mam też podobny przypadek, że mój syn nie za bardzo lubi wykonywać te rzuty karne, chociaż one są dużo częściej niż w piłce nożnej. A jak ty czekasz na te karne, myślisz o tym czasie gry, przed każdym ślizgiem, cholera, żeby tylko tego karnego nie było, bo znowu będę musiał stawać w cztery oczy z bramkarzem. Nie, właśnie przed meczem liczę na to, że będzie karny. Już na meczu się odizolowuję od wszystkiego i myślę tylko o tym, jak grać. A że się trafiają karne, to je wykorzystuję. A jak ocenisz właśnie dzisiejsze spotkanie? Bo złośliwcy powiedzą, że dobrze się mecz ułożył, prawda? I jeszcze ciężko cokolwiek powiedzieć o prawdziwej waszej formie. Będą mieli rację? Powiem tak, no zaczęliśmy bardzo nerwowo ten mecz, tak? Bo my chcieliśmy bardzo wygrać ten mecz. Wiadomo, dwa pierwsze mecze nam nie wyszły i chcieliśmy udowodnić, że po prostu to był przypadek, że 9 bramek straciliśmy w tych dwóch meczach i tutaj myślę, że w jakiś sposób się zrehabilitowaliśmy, no. I 3 punkty zostały u nas. No następni przeciwnicy dzisiaj, dobrze też ten kalendarz pod was był. Na początku dwie silne drużyny na wyjazdach, ale takie na umocnienie się, jeśli chodzi o poczucie własnej siły, dobry przeciwnik był. Jak następni rywale? Każdy mecz jest inny. Każdy walczy o swoje. No my walczymy o punkty, oni walczą o punkty. Każdy mecz jest inny i ciężko będzie po prostu na wyjazdach, ale my zrobimy wszystko, żeby było pozytywnie. Czyli jaki jest cel na koniec rozgrywek? Spokojny byt w trzeciej lidze. 9 straconych bramek to jest połowa tego, co w 21 meczach jesienią. Były powody do niepokoju, jeśli chodzi o tą defensywę, grę w obronie? No na pewno były. Tutaj przede wszystkim, jeżeli chodzi o te dwa poprzednie spotkania, tutaj pojawiły się błędy indywidualne, tak? Taka nonszalancja w tym wszystkim, brak krycia, brak przede wszystkim podwajania zawodników, co w konsekwencji dało to, że w pierwszym meczu straciliśmy 4 bramki i w drugim 5. Jednak wydaje mi się, że po tym dzisiejszym meczu można być pełen optymizmu, patrząc na to, że z tyłu zakończyliśmy na 0, że ta sytuacja wraca już do normy. Tak, troszkę szczęście dopisał w kalendarzu, bo dobry przeciwnik na przełamanie, prawda? No nikomu niczego nie ujmując. Dobry, tak. Patrząc na tabelę, oczywiście dobry przeciwnik do przełamania się. Natomiast no, sami widzieliśmy, co się działo na boisku. To Radomsko. Jestem pełen podziwu dla tego zespołu, z racji tego, że ta gra naprawdę wyglądała Radomska bardzo, bardzo ciekawie. Dotąd, dopóki nie stracili... Dodatkowo się mecz ułożył, prawda, pod nas? Na 40 minuta. No tak, no coś musiało do nas wrócić, tak? My w Kleszczowie straciliśmy zawodnika, dzisiaj to wróciło do nas. Oni stracili zawodnika, bramkarza, który nie ukrywam, naprawdę rozgrywał dobre zawody. I ta bramka do szatni nas przede wszystkim zmotywowała do tego, żeby dążyć sukcesywnie do tego, żeby strzelać kolejne bramki i żeby tutaj wygrać jak najwyżej. Wygraliście właśnie 4-0. To dobrze wpłynie na morale, na poczucie własnej wartości przed następnymi spotkaniami? No to już wpłynęło, podejrzewam, na psychikę piłkarzy z racji tego, że przede wszystkim zagraliśmy z tyłu na 0. Odblokowaliśmy się z przodu, strzeliliśmy 4 bramki. No czy nie ukrywam, że kilka ciekawych akcji również było przeprowadzonych i z tych akcji o wiele bardziej bym się cieszył, jeżeli by te bramki padały, bo zarówno Łukasz Koper, jak i Dawid Przezak no, mieli swoje 5 minut w tym meczu. Także ten wynik też mógłby być jeszcze wyższy.